No cześć, witam Was w materiale powrotnym z Włoch do Polski. Jak dobrze pamiętacie, ostatnim razem spędziliśmy trochę czasu w porcie, czekając na rozładunek. I tak to jest, człowiek tak się tak walczy. Pogoda nas nie rozpieszcza i ciągle pada deszcz. No ale trudno. Lecimy, bo trzeba wrócić do domu na święta, a fajnie by było się jeszcze rozładować. Po drodze natrafamy na objazd. Całkiem wąski objazd z padami. Ojej, nie chciałabym tam wpaść. Usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. No i pamiętajcie o subskrypcji kanału, to całkiem darmowe. Port Livorno. To jest tak bardzo włosko, że bardziej być nie może. Tym oto sposobem opuszczamy port Livorno. Opuszczamy port Livorno i wyjeżdżamy. Cicho, bo ja mówię. Do Polski. Jedziemy. No, więc mamy teraz tak, święta po drodze, znaczy święta na końcu tej trasy. Bo jest dzisiaj wtorek, czyli Wielki Wtorek. Na piątek mam wpisany rozładunek, ale wtorek, środa i na czwartek ja będę, więc mam nadzieję, że na czwartek mnie rozładują i zjadę do domu troszeczkę szybciej. Może się uda? Ale po drodze chłopaki tutaj, z którymi jadę, to mówią, że znają sklep. Chłopaki, ale wy wiecie, że pod tym sklepem na pewno ciężarówką da się wjechać? A gdzie jest tam sklep? Staszek wie, gdzie jest sklep. Jest na Przemysłówce i myśmy tam patrzyli. Znaczy byliśmy tam na piechotę, żeśmy to uwagi. A, czyli byliście, widzieliście i jedziemy, tak? A daleko to jeszcze jest stąd? No stąd to będzie jakieś... Dokładnie, stąd to byśmy mieli chyba 216 czy 18 km. A, okej, okay. Czyli wyście gdzieś tam na weekend stali? My tam stali przy autostradzie na Campo Galliano, na tej ostatniej pumpie, wiesz, to jest przed tym. Ja tak konkretnie nic nie potrzebuję, ale w sumie oliwa mi się w domu kończy, to zawsze tutaj będzie lepsze. Ale kawy to mi się napiło, Jezu, jakbym się kawę napiła. To możemy gdzieś stanąć na jakiejś stacji na kawę. Ja patrzyłam, czy tutaj gdzieś przy drodze jeszcze nie będzie, bo w tamtą stronę jak jechaliśmy tą ulicą, to tam były dwie kawiarnie, ale wczoraj stanęłam po jednej. No i wszystko było dobre, nie? Za w ogóle za kawę i ten, i za rogalika 2,5 euro zapłaciłam. Nie no, to niedużo. No na tych przemysłówkach jest naprawdę tanio, taniej niż w Polsce. Jezu, ta droga tutaj, żeby dojechać tylko do tej jedynki do autostrady, to jest tutaj masakra. Wiesz, że nie jedziemy tam na Laspedzie, na Genuę. To się pozawalały te wiadukty im przecież, no nie? A, to ja nic nie... A, okej. Okay. Ale to chyba dawno już było, nie? Dawno, ale nie jest powiedziane, że tam... Nie, to lepiej tam nie jechać. A, okej. Okay. No, no, no. Te autostrady to jeszcze tego, Mussoliniego pamiętają, co niektórzy. Jak na tą stację się wjeżdża, na ten parking? Tu jest parking, patrzcie. I ten stoi w tak, a ja stoję tak. I według mnie... To ja sama nie wiem, bo się patrzy i tak po angielsku wjazd zrobiony, że niby się wjeżdża i tam trzeba skręcać w prawo, ale z drugiej strony ten zakaz to do kogo się dotyczy? To jest po prostu włoski film, więc jest, według mnie to mamy 50-50, szans na to, że ktoś z nas dobrze stoi. Właśnie robią najlepszy krem, taki, no właśnie taki, nie wiem jak się nazywa, ale jest pyszny i jest z kurką z tytułu i to robi pycha. No i wkraczamy już w Brennero. Legendarne mandaty za wszystko na Brennero. Tak i w całej Włoszech generalnie. Thank you.
Dobry, pamiętacie ten parking? Stałam tu już chyba 2 razy na weekend. Bardzo fajny parking. Ale pierwsza kawa. Ach, to ja rozleję. Też rozlałam. Też jedną ręką. No więc dzień dobry. Startujemy dalej. Jezu, ja znowu wyglądam 7 nieszczęść. Joj. 5 godzina w Austrii, jak to jest. Kończą się spowolnienia. Czyli to takie, wiecie, 60-tki. A zaczyna się normalna prędkość i normalne opłaty drogowe. Austria to jest taki kraj, że jak jest 40 do ciężarówek, to te ciężarówki jadą 29 w tej chwili. Wszystko ruszyło z parkingu. Wzmożony efekt, oczywiście, bo wszyscy o 5 na raz. Dawaj, jedziemy. No i jest, jest. No ale też tutaj jest 40. Brunero to legenda od dawna. Że pora na trening. Pamiętacie, że był taki czas, że trzeba było mieć maseczki i nosiło się maseczki? Wydaje mi się, że to jest tak traumatyczne przeżycie, cała pandemia dla społeczeństwa, że myśmy w ogóle to wyparli. A przecież przez 2 lata myśmy nosili maseczki jak debile. No ale nosiliśmy, nie? Nosiliście? Nosiliśmy. Dobry? Ale fajnie, ktoś mi wyjechał. Jest dosyć ciasny wyjazd, ciasne rajki. Trochę się właśnie martwiłam, że będzie źle wyjechać nad ranem, ale akurat się udało, że ktoś sam tu wyjechał, bo stał, więc pięknie. Wiecie, że w ogóle tutaj w Olwie jest taka opcja? Widzicie? Ściemniania wszystkiego? Do jazdy nocnej? Tu mi się łączy telefon, znaczy z nawigacją. Ale jest połączony. Ja sobie łączę przez Wi-Fi, a można też Bluetooth. No więc tak wygląda nasza trasa. Jest godzina 6, znaczy 4. Ale widzicie, że będziemy po 6. Jadę, bo to nigdy nie wiadomo. Jest czwartek, czy nie będzie jakichś korków. Więc... Ale fajnie, że się udało. Pięknie, bo jeszcze jak się obudziłam, sprawdzałam, to było tutaj zostawione. Wiecie, jak to czasami jest. Ten po prawej stronie był tak dosyć mocno wysunięty, więc ciężko by mi było. Znaczy dałoby się wyjechać, oczywiście, bo jak inni wyjeżdżają, to ja bym wyjechała. Natomiast tandem jest troszeczkę dłuższy. Łamie się w połowie akurat, to jest oczywiście, ale... Ale to wciąż akurat w tym momencie aż tak straszliwie nie pozwala, nie pomaga. Wolny, to była nasza piękna trasa wspólna. Co tam się, koledzy, stało w ogóle? Przedłużyć, co tam jest grane? No ja usłyszałam, że jakiś gabaryt się zapalił, ale nie wiem, czy się pali co.
tam dzik podjechał. Dobra, dzięki za info. Powodzenia. Nie wyjdę to patro, bo ja jechałem od Zielonej Góry. Jak słyszę, że się zestaw zapalił i to jeszcze z gabarytem, to po prostu już mi serce staje. Coś się komuś zaustało. Masakra. Po prostu widzę, jakie to są gigantyczne koszty. Jak się jeździ takim mniejszym zestawem, to takie coś też jest mega kosztowne. Ale taki zestaw jest warty milion, a taki zestaw pod gabaryty to już są miliony. Jezu, patrzcie, jakie to jest ciasno. Tu przynajmniej już krążika nie ma. Chciałabym tam wpaść. No tutaj też z kolei wszyscy na objazd. Dobrze, że taka droga jest w ogóle. Ale ten objazd wjedzie taką drogą, która jest w remoncie. Jeden pas jest ścięty pół metra w dół i tam jest tak wąsko, że są jeszcze kolejny, że tam się jedzie 10 na godzinę, żeby nie wpaść w ten dół po prawej stronie. Jest wahadło. Widzieliście ten korek? Masakra. A my się rozładujemy. Zawracamy się. Do Bolesławca. Droga jest zamknięta, całkowicie stoi policja i trzeba iść na zjazd. Obowiązkowo nie masz innej opcji, a zjazd, na zjeździe jest wahadło. Jest droga przejezdna dla ciężarówek, ale strasznie wolna. Strasznie wolna, bo jest w remoncie, więc na pewno to potrwa bardzo długie godziny. Ani się kawy nie napiłam, bo jak widziałam korek, to już nie chciałam nic zjeżdżać. Gdzie jest moja kawa? Nie mam przy sobie kawy. Na szybki szpil się nie bierze tyle gratów, żeby zrobić kawę. Chociaż kawa to podstawa niby. Teraz powiedziałam, że jadę do Włoch. Gdzie do Włoch brać jakieś sprzęty do kawy? Zresztą w sumie to nie wiem. Widziałam nawet jej ten kawę robioną na patelni przecież. Że to się da. Ach, może trzeba pójść do kawy. Trudno, nie mam. Dobry, mam do was mega ważne pytanie. Czy da się podgrzać słoikę, wybaczcie? Jak się nie chce wszystkiego wyciągać? W dniu zjazdowym? Nie wiem. A to jest najpiękniejsza rzecz w życiu. Tak. Diesel. Piątka. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. A specjalne podziękowania ślę dla wspierających kanał, a szczególnie Manu CC VIP, Manuel Ceresoli i Aeron Lada. Dzięki! Widzimy się już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, bo w tej chwili to już lecimy po milion.